Football Manager 2009, kontynuacja znanej i cenionej serii menadżerów piłkarskich autorstwa Sports Interactive. Ponad 10 lat dopieszczania swojego dzieła umożliwiło temu znanemu deweloperowi stworzenie naprawdę rewelacyjnej gry. Jak sam tytuł wskazuje, w omawianej produkcji wcielamy się w rolę menadżera lub nowość menadżerki klubu piłkarskiego i obejmujemy prowadzenie drużyny w jednym z ponad 50 krajów. Jako, że od wielkości klubu, kraju jego pochodzenia i lidze, w której gra zależy poziom dostępnej gotówki, początkowy wybór ma kapitalny wpływ na przebieg całej zabawy. Niewielka drużyna z niewielkiego państwa nie ma środków na zakup gwiazd. Jej menedżer musi więc stawiać na wychowywanie własnych. Natomiast zarządzający Juventusem czy Arsenalem może pozwolić sobie praktycznie na wszystko, ale gra w lidze pełnej mocnych przeciwników, ma więc inne problemy do rozwiązania. Zasadą futbol menadżerów jest to, iż zarządzający klubem ma wpływ na praktycznie każdy aspekt życia drużyny. Ustala więc plan treningów, buduje skład drużyny, ustala taktykę na poszczególne spotkania, motywuje zawodników przed meczem i w czasie przerwy, słowem robi praktycznie wszystko. W wersji 2009 jeszcze więcej obcujemy z mediami, a w szczególności organizujemy przed i po meczowe konferencje prasowe. Mają one kapitalny wpływ nie tylko na morale naszych zawodników, ale również drużyny przeciwnej. Umiejętnie odpowiadając na zadawane przez pismaków pytania, możemy autentycznie przestraszyć piłkarzy oponenta i sprawić, że będą grali jak trampkarze. Udana konferencja prasowa zapewni nam także przychylność mediów, co wprost przekłada się na zaufanie zarządu do naszej skromnej osoby. Poza brylowaniem w mediach warto również zapoznać się z doniesieniami prasowymi i z przeciekami od zaprzyjaźnionych dziennikarzy. Możemy dowiedzieć się od nich ważnych informacji, na przykład o planowanych transferach, ale uwaga, nie wszystkie newsy muszą być prawdziwe. Kolejna nowość to możliwość personalizowania treningów poszczególnych zawodników i skupienia się na poszczególnych zagraniach, niekoniecznie czystych. W Football Managerze 2009 mamy co robić. Są to czynności ciekawe i przyjemne. Ale jednak jest ich sporo. Dlatego też twórcy gry z myślą o osobach początkujących wprowadzili tak zwanego asystenta menadżera, który może znakomicie nas odciążyć i pozwolić na skupienie się na ulubionych obowiązkach, na przykład meczach. Mówiąc o rozgrywkach, nie sposób nie wspomnieć o rewelacyjnym, realistycznym skrypcie symulującym wyniki spotkań oraz nowość trójwymiarowym silniku meczowym, dzięki któremu zmagania są naprawdę widowiskowe. Oczywiście dla konserwatystów zostawiono stary, dobry silnik 2D. Football Manager 2009 to genialny menadżer piłkarski, pozwalający autentycznie wcielić się w osobę zarządzającą klubem piłkarskim. Jest to gra innowacyjna, dopracowana i szczegółowa. Wszystko dzieje się w niej tak jak w rzeczywistości. W kontekście tych słów nie trzeba już wspominać, iż składy i rozgrywki zostały zaktualizowane do sezonu 2008-2009, a w grze występuje ponad 5 tysięcy grywalnych klubów oraz około 350 tysięcy autentycznych piłkarzy i pracowników sztabów szkoleniowych. Powodzenia w lidze wirtualnym menedżerze!